Coś niesamowitego, co potrafi ten kierowca, bo rzeczywiście jazda niesamowita, wrażenia są nie do opisania, a poza tym co potrafi ten samochód, czyli to są w duecie, fantastyczny kierowca i bardzo dobry samochód. Jestem mega szczęśliwy, że mogę ludziom pokazywać, że siedzenie za kierownicą to nie jest nudne machanie tym okrągłym, tylko naprawdę wielki fan i takie podejście chirurgiczne do odcinka. W tym samochodzie się jedzie jak w jakimś statku kosmicznym, bo przyrządy i tylko i wyłącznie przyrządy. Miejsca bardzo mało, praktycznie ciężko wsiąść i ciężko wysiąść. Ledwie gdzie jest postawić nogi. Jeszcze zapiętym w takie pasy lotnicze, więc coś niesamowitego. Rzeczywiście duże wrażenie. Co musi być na rajdach? Nie da się tego opisać. Trzeba to przeżyć. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem umiejętności tego młodego kierowcy, bo to rzeczywiście młody kierowca. 9. miejsce na Dakarze to jest dopracowanie na wielu płaszczyznach. Zawsze mówię i zawsze będę powtarzał, że to nie jest mój wynik, tylko to jest wynik mój, pilota, mojego teamu, całego managementu. Są to ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w to, co robię.